Kontestacja. Startujemy kontestację. Witam, Kamil Cebulski z tej strony. A dzisiaj co mamy? Dzisiaj mamy spóźnienie. O, to mamy, bo mamy jakieś nowe anteny. Nowe anteny mamy i mamy 19.31. 30. Minuta spóźnienia, no. Tak, 30 października 2013 roku. No ale co, jak się ma nowe anteny, no to się wtedy człowiek spóźnia, bo nie umie obsługiwać, nie? No, no i trochę tak, techniki i człowiek się gubi. No to dokładnie. A ten człowiek, z którym właśnie rozmawiamy, to Piotrek. Cześć, Piotrek. Cześć, witam wszystkich. No, już się dowiedziałem, że Piotrek ma ksywkę Sznurek, bo trenuje capoeirę, tak to się czyta? Capoeirę, brazylijska sztuka walki dla ludzi zainteresowanych. No, raczej taka taneczna sztuka. Jaka? Jakaś taneczna to jest chyba bardziej, nie? To tak się niby mówi, ale jak tak sobie trenuję to już kilka lat, to bardziej jednak to jest sztuka walki. To znaczy, co, są zawody, gdzie ludzie kończą z powyłamywanymi, nie wiem, nosami, czy tam tak, ze złamanymi rękami? Nawet są wywożeni do szpitala czasami, jak coś źle pójdzie, no jest tam trochę tej agresji jednak i przebiegłości takiej. Znaczy, jak coś dobrze pójdzie chyba, walki, nie? Proszę? Jak coś dobrze pójdzie, nie jak źle pójdzie. No dokładnie, tak można powiedzieć. Jak jest słabo, to raczej nic nie dzieje. A sobie po audycji zerknę na YouTube'a, czy są jakieś takie ostre starcia, no bo to tak... Ale to sobie wpisz od razu Abada Capoeira. Abada, okej. Okay, tak, bo to różne grupy są. Aha, no to dobra, no to sprawdzę. Jak to tak ze szkołami biznesu, wiesz, tylko jedna prawdziwa. Austriacka oczywiście, tak? No. A my rozmawiamy dzisiaj z Piotrkiem. Piotrek ma fajny biznes, taki w sumie z branży hotelowej, nie? Tak. No mam pensjonat w Górach. Tak naprawdę to pensjonat budował dziadek, ale dziadek umarł, jak miałem roczek. Potem zajmowała się tym pensjonatem rodzina, mama. No a teraz stwierdziłem, bo mama pracuje na etacie sobie tam w szkole, w Gliwicach. Bo oryginalnie jestem z Gliwic, a dom mam w Korbielowie, tam gdzie nawet jest biznes camp organizowany, więc pewnie dużo słuchaczy kojarzy miejsce. No ale i przejąłem jakby biznes, bo zawsze to były jakieś tam 2 miesiące ferii, wynajmowania i koniec, tak żeby tam kupić jakiś węgiel, żeby ten dom jakoś sam na siebie zarabiał, a ja stwierdziłem, że będę rozszerzył ten czas i będę go wynajmował przez całe ferie, a może jeszcze i latem. No i tak to wygląda. Ale rozumiem, że to wiązało się z wyprowadzki z Gliwic do no takiego, no na wieś w zasadzie. Proszę? No ale to musiałeś się z Gliwic wyprowadzić na wieś, tak? Wiesz co, wygląda to tak, że ferie, czyli tam powiedzmy jak spadnie śnieg, nie wiem, w grudniu, już czasami na listopadzie jest śnieg, do marca to siedzę tutaj w górach i obsługuję gości, i tutaj wszystkie rzeczy związane z hotelem, a potem sobie w lato, znaczy w okresie już jest cieplej, to sobie wracam do na Śląsk i tam sobie nieruchomościami obracam, kupuję, sprzedaję. To jest bardzo fajny biznes, polecam wszystkim. No dobrze, ale to tylko jak jest śnieg, goście są tam w Korbielowie, czy latem też się zdarzy? Latem też niby są, ale nie chcę mi się tu siedzieć cały rok, bo to nie ma się do kogo odezwać. Sami górale pijący na dole, to tak nie za bardzo mi się uśmiecha, nie? No to też byś się z nimi napił. A panocku, nie napijesz się pon! Wiesz, jak ty górałem, to kupuję te piwa najczęściej, jak coś trzeba zrobić w domu, wiesz, a ja nie potrafię wszystkiego jeszcze zrobić, no to sami tam, wiesz, Haniu, pomóż mi tam drzewo ściąć, nie? No to Haniu przychodzi, dajesz mu 2 piwa i jest zadowolony, nie? To mniej więcej na tej zasadzie tutaj jeszcze działa. No, ale powiem ci, że coraz częściej już są pieniądze, już na piwo to nie za bardzo, bo już trochę skończyły się chyba takie czasy, no jak to kiedyś było. No, wiesz, no, wszyscy się rozwijają, prawda, więc... Dokładnie. Również wiejscy menele też się rozwijają, aczkolwiek ja bardzo dużym szacunkiem darzę takich właśnie ludzi prostych ze wsi, bo jak wiesz, budujemy szkołę w Afryce, I tam była taka historia, że takie siostry, które tam obok są, niedaleko, no chyba z $1 000 000 wydały na szkołę i to miało starczyć na całą szkołę, wiesz, z wyposażeniem, z wszystkim,
A taka zambijska firma to murowała i starczyło na położenie połowy krokiem i się pieniądze skończyły i kiedy zaczęły się siostry interesować, co się stało, to odkryły, że ten budynek grozi zawaleniem, bo po prostu cały cement ukradli i jak jest strop, to tam było więcej piachu niż cementu i po prostu mądrzy ludzie zabronili wchodzić w ogóle na ten strop i siostra sprowadziła swojego takiego brata z Polski, wiesz, in the middle of nowhere, polska wieś, taki, wiesz, pijak, taki menel, ale ze wsi, prawda, gdzie no, u nas każdy chłopak ze wsi ma fach w ręce, tak, że i wymuruje i naprawi coś, takie mamy bardzo takich, dosyć, no, takie złote rączki, no i chłopak tam pojechał, ponaprawiał to wszystko, przestał pić, założył firmę kilkudziesięcioosobową, budowlaną i mówią na niego, że zastał Zambię drewnianą, a zostawia murowaną, tak? Bo jeszcze ma na imię Kazimierz, no i to tak właśnie. No to tutaj w Korbinowie też z tymi góralami to też działa w ten sposób, że oni wszystko wiedzą o wszystkich rzeczach, które się dzieją, o każdym człowieku, który tu mieszka, nowy się przeprowadzi, też już wszystko wiedzą. I na przykład jak ja przyjechałem w tym roku, to wchodzę na moją działkę i patrzę, jak góral z kocą ścina mi trawę. Ja się tam, co pan tu robi? Dlaczego pan ścina trawę? Mówi, no bo wyrosła taka wysoka i brzydko wyglądało, a tutaj zawsze pomagaliśmy, no to dlaczego nie? No przy okazji trawę można sobie zabrać, prawda? Przecież to też tak. Ktoś tą trawę chyba zje, nie? To chyba jest taki w tym interes. No dobra, ale nie rozmawiamy o Zambii, tylko rozmawiamy o twoim biznesie hotelowym. To może na początku mi powiedz, skąd w ogóle takie zamiłowanie w tobie do działalności? No bo szczerze powiedziawszy, kiedy tak patrzę na przeciętny obraz polskiego nastolatka czy młodego człowieka, to on, no nie do końca chciałoby mu się jechać na wieś po to, żeby pilnować tam i jakiegoś tam interesu. Wiesz co, zaczęło się tak naprawdę od tego, że skończyłem sobie liceum i stanąłem przed tym wyborem, czy iść na studia, czy tam coś jechać za granicę do pracy, czy właśnie zacząć jakiś biznes. Rodzice mi czas mówili, żebym poszedł na studia, żebym poszedł do korporacji, czy tam do jakiejś większej firmy. Proszę? Czemu ich nie posłuchałeś? No właśnie posłuchałem i poszedłem na studia, ale po miesiącu zrezygnowałem, bo stwierdziłem, że to jednak nie dla mnie. Ale powiedz coś więcej, co to za studia były? Byłem na AWF-ie, bo zawsze interesowałem się sportem, też stąd capoeira. No i byłem na tym AWF-ie i nieskromnie powiem, że mam trochę tam tego talentu do sportu. Ale też nie jestem taki, że potrafię, wiesz, skakać, biegać, pływać i jeździć na rowerze zawodowo, więc w niektórych dyscyplinach szło mi bardzo dobrze, a w niektórych po prostu, wiesz, topiłem się w basenie i w ogóle totalna tragedia, więc stwierdziłem, że nie będę tam się męczył i udowadniał wszystkim tym profesorom, doktorom habilitowanym, że jednak mają rację, że muszą sprawdzić wyniki, bo technika nie ta i tak dalej, więc stwierdziłem, no dobra, to olewam was i chcę wykorzystać to, co mam, nie? A jakoś, że rodzice się dobrze wiodą, nawet właśnie mamy ten pensjonat, to stwierdziłem, wezmę się za to. No ale zanim jeszcze się za to wziąłem, to stwierdziłem, że muszę tam trochę poremontować, bo po 15 lat to praktycznie nie było nic zrobione oprócz takich podstawowych jakichś rzeczy, typu to wymiana jakiegoś pycyka, tutaj jakieś tam żarówka, wiadomo, takie podstawowe rzeczy, więc stwierdziłem, że muszę skądś wziąć ten kapitał, żeby tego skręcić, taki prawdziwy biznes, żeby ludzie przyjeżdżali, wracali jeszcze raz z jeszcze większą ilością osób, mówiąc, że to jest najfajniej, nie? No to co zrobiłem? Powiedziałem, przyszedłem do mojej mamy i mamo, mówię, słuchaj, zrobimy tak, ja byłem ostatnio na Asbiro i słuchałem sobie takiego gościa, tak Bartek Nosiadek się nazywał, i on sprzedaje nieruchomości, kupuje jakieś stare, remontuje i sprzedaje to. Ja zrobię to samo, nie? Moja mama tak na mnie patrzy i mówi, kurde, nie da się rady, nie? Nie da się rady, to jakiś w ogóle bezsens, nawet na remontach nie znasz, nie? No to jako, ja znajdę kogoś, kto to remontuje, nie? Tak, no dobra, no to zobaczymy, nie? I tak ona przychodzi do mnie na ten dzień, słuchaj Piotrek, u naszych znajomych jakichś gościu tam robi remont, to może pójść tam do niego, pouczysz się czegoś, nie? Od niego, albo popytasz, jak to on się robi, żebyś tam sam nie wiedział, nie? Ale słuchaj, bardzo mądra kobieta, że ci to podpowiedziała. No moja mama tak, no moja mama jest niesamowita. Zawsze będę to powtarzał. Jest bardzo taka wyrozumiała i nie powiem, że jest bardzo otwarta przede wszystkim i,
I mimo, że nawet tak czasami czegoś nie chce, to potem tak to przeanalizuje i dojdzie do wniosku, że jednak to jest, nie jest takie złe, jak myślała. No i tak wyszło. No i co, no, poszedłeś do tego znajomego i co robiłeś? No i mówię mu, że chcę się nauczyć remontów, nie? On gościu taki, nie wiem, pod 30. I mówi, dobra, to dawaj, to tu masz pachelkę, tu masz gładź, dawaj, kładź to gładź, nie? No mówię, okej, okay, tam wiesz, zacząłem to gładź, kładź tą ścianę i mówię, nie, to nie dla mnie, to w ogóle jakaś tragedia, ja już nie jestem żadnym budowlańcem, oni siedzą w tym po 15 lat już, wiesz, wódka wykwi całe życie, to wiedzą, o co chodzi, ja tutaj jest taki młody mokos, wiesz, ja się zajmie się tego nauczę, to już bym studia skończył i bym nauczyli mógł pracować, nie? ale jakoś tak mnie, że mam jakieś takie zawzięcie w sobie i mówię, dobra, ale dam radę. Jakoś, tak wiesz, dzień po dniu zacząłem tam z niego przyjeżdżać, remont robić i powiedziałem mu tak, słuchaj, ja się będę ciebie uczył remontów, a w zamian za to, że ty będziesz mi przekazywał swoją wiedzę, to ja ci będę pomagał w remontach za darmo, nie? On mówi, no dobra, no okej, okay, no to zaczęło się tam tunusiem jakieś wodki, narzędzia pomagałem mu, później zacząłem tam robić coraz tam bardziej skomplikowane rzeczy. No i zrobiliśmy tam jakieś 2-3 łazienki, wyremontowaliśmy tam komuś, wiesz, pokój, pół domu jego wyremontowaliśmy razem, nie? I ja mówię tak, no to słuchaj, ja znalazłem teraz taką okazję tutaj w Gliwicach, miasto sprzedaje mieszkanie. Takie totalnie zniszczone mieszkanie, gdzieś w centrum miasta, o dziwo, ale za jakąś śmieszną cenę 70 tysięcy. Ja wygram ten przetarg, a moja mama da mi swoją zdolność kredytową, żebym mógł skredytować to mieszkanie. Ty mi je wyremontujesz, ja ci zapłacę i sprzedam i sobie dzięki temu wyremontuję mój dom w górach, nie? On mówi, dobra, no to robimy to. Jak wiesz, przyszedłem na ten przetarg, na to mieszkanie i tak, i wiesz, czwarty przetarg, cena wywoławcza 65 tysięcy za 40 metrów, to jest w ogóle jakaś kosmiczna cena, kosmicznie niska cena, no, tak no, naprawdę. No za darmo, no. Za darmo, dokładnie, ale wiesz, mieszkanie było tak, jakby tam bomba walnęła, mieszkała tam jakaś babcia, jeszcze, wiesz, pamiętała czasy pierwszej wojny światowej, pomyślę, to naprawdę takie totalnie już, wiesz, piece kaflowe, okna jakieś takie wypalające już prawie, no ale i wiesz, przychodzę w ten przetarg i stoi jakiś inny gościu, nie, patrzę na teczkę, pisze tam jakaś firma budowlana, to mówię, aha, to już coś wyczaił mój pomysł, no to chciałem zrobić, coś już też to robię, nie? I mówię sobie tak, 72 tysiące więcej nie daje, nie? I tak, jedno postąpienie tam 920 zł. Sobie tak no. Powiedziałeś, tak? Że nie dasz więcej tak. Jak 70. No nie dam więcej, bo mi się nie będzie opłacało, tam powiedzmy koszty remontu te 30 tysięcy, a za 140 chciałem sprzedać, no to jak dam więcej, to mogę tam się poślizgnąć na jakieś 10 tysięcy, że już to może tam się nie opłaca aż tak bardzo, jak myślałem. No ale doszliśmy do 70 tysięcy, gościu mówi, pas, no to super, wygrałem to mieszkanie, tam odebrałem klucze, o to jakieś tam spółdzielni czy coś, no i tam wjeżdżamy z tego mieszkania. Zajęło nam to 2 tygodnie, żeby to wyremontować, wywieźliśmy taki wielki kontener gruzu i wszystkich tam jakichś dziwnych rzeczy, jakieś gazety znalazłem z 80-letnie pod gumolitem, no w ogóle takie totalnie jakieś dziwne rzeczy, co wyciągnęliśmy z tego mieszkania. No ale zrobiliśmy to mieszkanie. I to jeszcze po drodze przeglądałem sobie te wszystkie portale nieruchomościowe i zastanawiałem się, po jakiej cenie to sprzedać i w sensie w ogóle sprzeda takie mieszkanie, nie? Bo my zrobiliśmy to na zasadzie takiej, że łazienkę zostawiliśmy bez kafelek, żeby tam sobie mógł coś te kafelki wybrać. Nie było żadnych mebli i tylko zrobiliśmy tak praktycznie generalny remont, ale bez takich wykończenia typu meble i tam taki design, nie? No, tego mieszkania. No i myślę sobie, dobra, to znalazłem jakiegoś gościa, który sprzedaje dokładnie takie same mieszkania jak ja i dzwonię do niego i się pytam, panie, jak panu idzie sprzedać tych mieszkań? Mówi, no sprzedałem teraz w tym miesiącu 7 takich mieszkań, nie? A dosłownie na ulicy obok. Mówi, no niemożliwe, no to super, no to też na pewno sprzedam, nie? No i się potoczyło tak, że tam jakiś zapadł z nim kontakt, okazało się, że on ma agencję nieruchomości, tam porobił, nawet pomógł mi tam porobił jakieś fajne zdjęcia, takie z wizualizacją 3D, że można chodzić po tym domu, żeby się przed komputerem. No i tak, jeden tydzień nikt nie dzwoni, drugi tydzień nikt nie dzwoni, kredyt leci, wiadomo, trzeba spłacać. Ja mówię, kurde, no to zacząłem ten biznes fajnie, no zaraz będę musiał spłacać kredyt i skończy się na tym, że nic z tego nie wyjdzie. Ale mówi mi ten gość, który remontuje, że ma znajomego, który ode mnie kupi to mieszkanie, nie? Jakiś taki starszy gościu, ma kasę do zainwestowania, chciał się tu ponad wynajmować. No to super, przyszedł. A ty nie chciałeś wynajmować?
Proszę? Ty nie chciałeś powynajmować, skoro już kupiłeś tanio, wyremontowałeś? Nie, no bo stwierdziłem, że musiałbym tam jeszcze włożyć te meble kupić i tak dalej, kafelki i tak dalej, to jeszcze muszę to włożyć, a chcę mieć, wiesz, te pieniądze, żeby ten hotel już ruszyć w górę, żeby przed zimą jeszcze jakoś wyrobić, nie? Z całym tym zamieszaniem. No i on przychodzi, tak popatrzę na to mieszkanie, ile chcesz, nie? A ja też miałem cenę tam na stronie 139 999 zł, to mówię mu 139 999 zł, nie? On się śmieje, mówi, dobra, to słuchaj, to za miesiąc ci mówię, Dariusza, bo ja tam jakąś lokatę mam, a teraz dam ci 60 000 zaliczki. Ja mówię, dobra, no to da mi to zaliczkę. I mówię, no to super, no to mogę teraz sobie zacząć już tam w Kordylowie coś robić, zacząć remontować ten mój dom. No i pierwsze, co zrobiłem tak naprawdę, to pojechałem sobie kupić okna, bo stwierdziłem, że okna takie drewniane, już takie, które przypuszczają, całe to ciepło ucieka z domu, wiadomo, to nieekonomicznie, jasne, bo to trzeba dużo węgla, węgiel drogi i tak dalej. Zamówiłem sobie te okienka, stwierdziłem, że wygładzę pokoje, meble kupię i tak dalej, i tak dalej. I mówię do tego gościa, co mi remontował to mieszkanie, słuchaj, to może po prostu weź i pomóż mi teraz z tym Korbielowem, nie? A on mówi, no gdzie ty masz ten dom tam w Korbielowie, to ja będę jechał, to ja tu mam rodzinę, to po co ja tam będę robił, nie? No ale słuchaj, fajnie ci zapłacę, to mi pomożesz, nie? No i pojechaliśmy razem do Korbielowa i on mówi, o, ale tu fajnie w tym Korbielowie, a zawsze chciałem mieć dom w górach. I mówi tak, kurde, to słuchaj, to robimy tak, ja ci pomogę, ja chcę tak, ale ja chcę sobie kupić dom w tym Korbielowie, nie? Wow. A mówię, no ale jak dom w Korbielowie, co ty zwariowałeś, przecież z miasta do Korbielowa, to ty pracę tu znajdziesz, przecież to takie na dupie jest, nie? A on mówi, no ja sprzedam mój dom tam obok Gliwic, miał dom pod Gliwicami i się kupię tutaj, nie? Ja mówię, no ale jak dom sprzedać, przecież teraz jest kryzys nieruchomości, nikt nie kupuje w ogóle nieruchomości, a to dopiero dom za jakieś tam, wiesz, 700 tysięcy, nie? A on mówi, ja dam radę, nie? I wziął ten dom, sprzedał naprawdę w 2 tygodnie, zgłosił się klient, sprzedał ten dom, znaczy miał tam trochę jeszcze cyrków z tym domem, bo tam coś źle wpisał jakiś agent, jakąś tam powierzchnię i tam musiał jeszcze obniżyć cenę i tak dalej, i tak dalej. No ale w końcu sprzedał ten dom, kupił ten dom praktycznie niedaleko mnie i teraz mówi tak, bo on jest taki, wiesz, on jest taki człowiek, który po 12 godzin pracuje, no stop pracuje, taki pracoholik, można powiedzieć. No, ale czyli normalny, zdrowy mężczyzna. Dokładnie, dokładnie. No i on mówi tak, dobra, to słuchaj, już ten okno zamówiliśmy, one tam za tydzień będą i on zaczyna tam remontować ten swój, bo się okazało, tam coś cieknie, tutaj łazienka nie taka, tu kafelka odpada, tam wiesz, woda cieknie i mówi, proszę, ja wyremontuję ten, a potem to zrobimy tobie. A jako, że ten termin się przedłużył trochę, bo zanim on ten dom sprzedał, jeszcze tam były jakieś problemy, no to wiesz, już zaraz październik, nie? I on mówi, kurde, wiesz co, to ja ci chyba jednak nie pomogę z tymi oknami, ani z tym wszystkim, co nam kupiłeś, bo ja muszę u siebie zrobić, nie? I ja mówię, no to super, ja wiesz, miałem takie doświadczenie w remontach jak on, a mówię, dobra, dam radę, no i wiesz, tam minął miesiąc, zrobiłem tam, wiesz, 4 pokoje, położyłem gładź, malowałem, jeszcze meble nie zamówiłem, i wiesz, przyjechało mi te okna, zajęły mi całą piwnicę, i mówię, kurde, co ja teraz z tymi oknami zrobię sam, ty wiesz, okna po 30-40 kilo ważą, ja muszę na drugie piętro wejść, żeby je tam w ogóle włożyć, mówię, no jakaś tragedia, nie? On mówi, no ja nie mam czasu, sorry, wiesz, nie pomogę ci. No dobra, no rozumiem cię, no jasne, nie, tak, też masz, wiesz, też musisz tam wynająć gościa i tak dalej. I myślę sobie to zrobić, nie? I mówię do niego tak, słuchaj, wiesz co, to ja ci zapłacę trochę więcej, tylko mi pomóż, nie? A ile? No to tyle. No okej, dobra, to ci pomogę. I jednak, wiesz, ten argument pieniądze zawsze przeważy. I właśnie wczoraj montowaliśmy już okna, już 5 okien jest. No i myślę, że teraz spokojnie już do sezonu zdążymy. No i to tak to się... Tak to się na szczęście udało. No to muszę ci powiedzieć, że strasznie, strasznie się tego fajnie słuchało. A nie masz... Taki monolog, nie? Tak, taki monolog, ale nie masz wrażenia, że postąpiłeś tak trochę głupio? Głupio? Dlaczego głupio? No nie, znaczy nie, w sensie takim lekkomyślnym trochę, no bo... Albo to tak przedstawiłeś, że... Że to było takie łatwe, takie bezproblemowe, takie no, aż nie polskie, no. No wiesz co, ja sam się zdziwiłem tak naprawdę tym, że to poszło tak łatwo, ale tak naprawdę to nie był jakiś większy problem. A nie, był problem z mieszkaniem, bo wiesz czego nie zrobiłem, jak kupiłem mieszkanie, nie sprawdziłem, czy tam można gaz zamontować, czy jest wolny komin. W ogóle to nie sprawdziłem, nawet nie widziałem, że to takie coś tam trzeba sprawdzać, a ten gość też tam jakoś machnął ręką i się okazuje, wiesz, że nagle
nie ma co zrobić, nie? Wiesz, ogrzewania nie ma w domu, w mieszkaniu, a nikt nie kupi bez gazu, nie ma szans w ogóle, że ktoś kupi. Mówię, kurde, jak nie ma tego gazu, to przewalone, to w ogóle popłynąłem na, wiesz, na te 100 tysięcy, nie? No ale na szczęście, wiesz, przyszedł kominiarz, mówi, że to jest wolny komin i się udało. A tak poza tym, to myślę, że miałem naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo szczęścia, nagle więcej niż rozumu. I masz rację, to było takie lekkomyślne i pochopne, ale tak naprawdę nie żałuję tego. I jeżeli miałbym jeszcze raz to zrobić, to myślę, że bym zrobił to jeszcze raz. Okej. Okay. Czyli niedługo rozpoczynasz super przyjemne życie jako właściciel pensjonatu wyremontowanego w Korbielowie. Tak jest. Tak, a nie myślisz o jakichś kolejnych zakupach mieszkań i remontach? Myślę, dokładnie. Myślę, właśnie chcę teraz po sezonie kupić sobie kolejne mieszkanko i zrobić to samo, co z tym pierwszym. Wyremontować i sprzedać. I kolejne, tak, i kolejne, i kolejne, i kolejne. No mam w ogóle taki plan, żeby te zyski z tego pensjonatu zacząć sobie powoli wystawić w nieruchomości. I jak już będę miał na tyle tej gotówki, żeby już kupować te nieruchomości takie pod wynajem, to będę coś na wzór Sławka Muturi może robił, że będę kupował sobie pod wynajem i trzymał je i wiesz, czerpał z nich jakiś tam zysk. No ale to taki plan długoterminowy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Wiadomo, jak to w życiu różnie bywa, plany się zmieniają, nie? Jasna, no, ale... jasna sprawa. No ale co, w sumie taki biznes otrzymałeś, można by powiedzieć, no tak od niechcenia trochę, takie ja odniosłem wrażenie, że to nie była jakaś tam twoja wielka pasja, wiesz, od 10 roku życia, tak, niektórzy programiści mają, tak, czy... Nie, właśnie nie. A jednak z tego, co mówisz, no to tak się to słucha, że jest w tym pasja, czyli co, nagle znalazłeś po prostu, nie wiem, swój sposób na ułożenie sobie życia, no bo młodym człowiekiem jesteś, tak? Można powiedzieć, że jeszcze w czasie studiów, chociaż na studia już nie chodzisz, tak? Ale to ten wiek. I co? I pokochałeś tą, i znalazłeś tą pasję, tak? Czyli... No powiem ci, że tak naprawdę to zaczęło się od tego, że tak naprawdę to ja nigdy nie miałem, ten dom, co jest w Korbielowie rodzinny, to tak zawsze był taki dom na wyjazd, gdzieś tam, wiesz, na wakacje, tutaj sobie tam pobiegać, pochodzić po górach. To był taki zawsze, wiesz, rekreacyjno-rozrywkowa sprawa. Ale potem, jak wiesz, przeczytałem trochę tych książek, tutaj, wiesz, jakiegoś Kiyosakiego, tu je liznąłem, twoją książkę przeczytałem, tutaj jakąś książkę tam, wiesz, jakichś innych inwestorów tam amerykańskich, jakieś motywacyjne, niemotywacyjne rzeczy, to trochę mi się otworzyło, wiesz, oczy na to, jak to tak naprawdę funkcjonuje w biznesie, że tak naprawdę to są, wiesz, że ten dom to nie jest tylko taki dom, że ty przyjeżdżasz i musisz go utrzymywać i kasa leci, tylko możesz z niego zrobić tak naprawdę pieniądze i on może zarabiać zarabiać na ciebie, a nie ty musisz zarabiać na niego. I stwierdziłem, że kurde, dlaczego to nie wykorzystać, skoro dostałem takie coś, to szkoda, żeby to się marnowało, a przy tym, tak jak mówisz, właśnie wytworzyła się taka pasja też do nieruchomości i wiesz, trochę się nauczyłem tych remontów i wiem, o co chodzi i myślę, że to jest jednak to, że to jest to, co chciałbym robić przez najbliższe kilkanaście na pewno lat, no i może to przez całe życie zobaczymy. Okej. Okay. No to dochodzimy do połowy audycji. Dzisiaj rozmawiamy z Piotrkiem, no, który w dosyć niecodzienny sposób wszedł w branżę nieruchomości, tak? Bo posiada taki pensjonat w Korbielowie. Zresztą bardzo ładne miejsce na końcu świata. I też wyremontował jedno mieszkanko na razie i się przykłada już pewnie do następnego. A słuchaj, no bo powiedziałeś na początku, że tego swojego kolegę, człowieka, z którym tam remontowałeś te, no uczyłeś się tych remontów, to powiedziałeś, że kilka remontów zrobiłeś z nim za darmo tylko dlatego, żeby się nauczyć. Powiedz mi, skąd taka myśl, żeby do jakiegoś obcego faceta powiedzieć, że ja ci będę pomagał za darmo tylko dlatego, żeby nauczyć się czegoś, co większość ludzi uważa za trochę mniej szlachetne niż praca w biurze, czyli za jakieś tam rzeczy budowlane. Skąd w ogóle taki pomysł? Wiesz co, ja jakoś taką wrodzoną chyba umiejętność, nie wiem skąd ja to mam,
żeby znajdować zawsze tych ludzi lepszych ode mnie w czymś, jeżeli chcę się tego nauczyć, co oni robią. Bo to wiem, że większość lubi coś, ludzi robi coś w kubie, ale nigdy nie podejdzie tych rzeczy mówi, i nie otworzy się tak i powie, słuchaj, pokaż mi, jak to zrobiłeś, bo ja też tak chcę umyć jak ty, bo uważam, że jesteś lepszy, że potrafisz to robić to lepiej, a mi się to przyda, nie? I skąd taki pomysł? No nie wiem, to tak wypłynęło tak naprawdę ze mnie. A to, co powiedziałeś odnośnie tego, że ta praca fizyczna remontowa i jest taka mniej szlachetna niż ta praca w biurze, to ciągle miała właśnie takie przeświadczenie, że tacy robole to są tacy, to za to w ogóle szkoda z nimi gadać. I też mi tata całe życie mówił, że słuchaj synu, jak się nie będziesz uczył, to będziesz kopał rowy, nie? Będziesz kopał rowy i nic nie osiągniesz w życiu, nie? Tak mi tata mówił. Ja też tak się trzymałem, że muszę być z tym takim właśnie intelektualnym pracownikiem, który siedzi tam przy komputerku i sobie klika w jakiejś dużej korporacji, tam zarabia jakieś pieniądze. No ale tak naprawdę to trochę zacząłem myśleć tak z wiekiem po swojemu, zacząłem analizować po swojemu. No i tak patrzę, kurde, fajnie, ta praca fizyczna nie jest aż taka męcząca, przynajmniej dla mnie, bo tam, no tak jest, więc dlaczego to się nie wziąć, skoro tak naprawdę mało osób robi to dobrze, a dwa, że tak naprawdę jest fajna z tego kasa, nie, z tych remontów, bo jest mało osób, którym można zaufać w tej kwestii. Wiadomo, to przyjdzie jakiś kazik spierdzieli, nie dokończy, to już jest problem, a jeżeli jesteś taki fachowy i robisz to od początku do końca, to jest na to jakiś sposób, żeby trochę zrobić to inaczej niż wszyscy, a włożyć w to taką pasję i zrobić naprawdę dobrze i to jest wtedy naprawdę bardzo opłacalne. Ale tak naprawdę to ciągle myślałem, wiesz, jak przedsiębiorca. Tak naprawdę nie chciałem, wiesz, mieć tych umiejętności remontowania tego do tego, żeby mieć taką stałą pracę jako tam osoba od wykończeń, tylko chciałem właśnie wiedzieć, jak to się robi, bo chciałem zajmować się nieruchomościami, a moja mama właśnie powiedziała i też w sumie stwierdziłem, że to jest racja, że jeżeli ja sam tego nie potrafię, to nie będę potrafił przypilnować ludzi, którzy będą robić dane remonty, czy oni robią to dobrze, czy robią to źle, nie będę potrafił tego ocenić, nie? No i to myślę, że to było taka, wiesz, taki motor, żeby to jakoś tam się tego nauczyć, nie? I ty mówisz, że twoja mama jest nauczycielem w Gliwicach. Jest nauczyciel w Gliwicach. No to mają bardzo mądrego nauczyciela. No jest, tak. No jest, moja mama jest, w sumie nawet osiąga prawie tam jakieś sukcesy w tej swojej szkole, bo jest takim nauczycielem, który jak otwiera, bo nauczy od klas 1 do 3, jak otwiera nową klasę, w sensie, że jak jest nowy nabór, to ma dwa razy więcej uczniów niż jej koleżanka z tej samej rozległej klasy, nie? Bo wszyscy wiedzą już tam, że pani Bogusia to jest super i te dzieci zawsze też wyniosą z tych lekcji. No i tak mi się wydaje, że moja mama też jest taką osobą, która się rozwija i pewnie dzięki temu ja też tam coś podłapałem od niej i tak to wyszło, nie? No, pozdrawiamy wszystkich z Gliwic i okolic, jakoś też tak z miesiąc temu też miałem okazję prowadzić zajęcia w jakimś liceum w Gliwicach nawet. O. No, trochę takie miasto, chociaż nie wiem dlaczego oni zrobili te opłaty za autostradę i się wjeżdża, czeka w kolejce na bilet, po czym się jedzie 500 metrów i jest zjazd z autostrady do Gliwic. No jest taki absurd, no. A teraz mam w ogóle robił średnicówkę przez środek miasta, więc w ogóle już nie ma o czym mówić, nie? No więc będzie, takie trochę. Będzie, wiesz. Taki trochę będzie. Nie wypał. No dobrze, a wracając do tych prac fizycznych, tutaj właśnie o to mi chodzi, bo ludzie sobie jakoś tak strasznie nie szanują, może nie to, że nie szanują, ale to nie jest szczyt marzeń być budowlańcem. A prawda jest taka, że jak teraz sąsiadka się wprowadzała właśnie w ten weekend do nowo wybudowanego domu, bo wynajmowali mieszkanie, prawda, wybudowali sobie dom, to człowiek za 7 dni, to tam półtora tygodnia, tak, za 7 dni pracy wziął 4,5 tysiąca, kład kafelki, tam sufit podwieszany i tego typu rzeczy, za 7 dni roboty, tylko takiej roboty po polsku, po 10 godzin, tak? No, to wziąć 4,5 tysiąca złotych, no to myślę, że każdy urzędnik by całował po rękach, żeby taką robotę znaleźć. A to jest. I to jeszcze wolno od podatku, prawda? No bo to. No tak, bo to jest presja pewnie, tak, dokładnie, więc nie wiem skąd się bierze taka pogarda może trochę do takich prac fizycznych. Ja tam od dziecka zawsze lubiłem pracować i jak miałem 11 lat, to jeździłem traktorem i już podjeżdżałem pod wiesz, snopki z sianem, tak?
budowlankę, to ja w 8 klasie zacząłem ścianę budować. Pierwszą ścianę otynkowałem, też miałem może 16 czy 17 lat, więc no. To wiesz, to może spółkę coś założymy i będziemy, wiesz, remonty robić. No nie, no wiesz, no trochę jednak się siedząc przy tym komputerze od rana do wieczora i jeżdżąc w te i we w te, trochę lepiej na tym wychodzę, niż by mi mógł Rynek zaproponować. No ale, wiesz, nie wiem, czy ty też tak miałeś. Ja miałem taką, no, naturalną chyba cechę odróżniania takiej hipokryzji, nie, że no chodź, ucz się i pracuj za te 2-3 tysiące złotych. No tak trochę mi to by nie było no po drodze. Ale wiesz, no to tak jak na chłopskim rozpadzie, wszyscy idą na studia i potem wszyscy, wiesz, idą do szukają pracy w tej samej tam branży, typu jakieś tam biuro i tak dalej, no to normalne jest, że ten kapitał jakoś tam, tego kapitału jest mniej, nie dla tych ludzi, niż dla tych ludzi, co wiesz, co nauczyli się, jak robić jakieś remonty i takich, wiesz, 10 w mieście i każdy jest super drogi. No to tak, z takiego ekonomicznego punktu widzenia, no to normalne, nie, że tego, czego jest chyba mniej, no to jest zawsze bardziej droższe jest, nie? I jest bardziej opłacalne dla tych, którzy to wykonują, tak? No dokładnie, więc my mamy tą przewagę, że my takie rzeczy potrafimy robić. No, dobra, jeżeli macie ochotę, dzwońcie 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. A dzisiaj rozmawiamy z człowiekiem, który będzie zajmował się hotelarstwem i remontami budynków. O, no. Budynków, mieszkań na razie. Może być. Okej. Dlatego nie. A jeszcze mi powiedz, skąd wpadłeś na pomysł, no bo mówiłeś, że wysłuchałeś tego Bartka Nosiatka u nas na zajęciach, ale no, to twoja inwestycja była tylko, no, sposobem zarobienia pieniędzy na te remonty, prawda? Na remont pensjonatu, tak. Dokładnie. No ale skąd w ogóle znalazłeś to mieszkanie? Jak ten cały proces wyglądał? No bo... Wiesz co, to było tak, że przyjechałem sobie tam na biuro, bo tam coś słyszałem o tobie, potem ktoś mi tam powiedział, że tam to na biuro istnieje, a jakoś tam też instynktownie czułem potem tam, żeby jednak pojechać na takie szkolenie, szczególnie, że bardzo lubię tam nowe rzeczy przyswajać. No i pojechałem, wiesz, posłuchałem tego Nosiatka dokładnie, jak on to zrobił, wiesz, to było niemożliwe, tam ja na Śląsku, to pewnie nie wiesz, wiesz. A on tam też jest, na Śląsku. No właśnie wiem, no i tak sobie myślę, że wiesz, a ja tam na Śląsku, to pewnie jakieś miejscowości, gdzie te nieruchomości są, u nas nie, nie ma i tak dalej, że tak negatywnie podchodzę, ale tak, wiesz, jakoś podszedłem do niego na przerwie tam między wykładem i mówię do niego, czy nie da mi swojego numeru, bo tam mam, aha, bo powiedziałem mu, że mam inwestycję jakąś tam, bo mój znajomy też kombinowy sprzedawał dom i stwierdziłem, że może on kupi, bo akurat tam, bo to nie ma kasę, to inwestuje, albo sprzeda, albo coś tam zrobi, wiadomo, to zrobi. No, fajna inwestycja, nie? No i tam dzwonię do niego i tam coś z nim gadam, mówi, że nie chce tego kupić, bo już tam coś ma, już tam nie potrzebuje, teraz robię jakąś tam inwestycję, jakieś osiedle tam buduję, no jakoś tam się z nim zgadałem, no i się okazało, że on jest z Rybnika. No i tak. Z Radlina, to obok Rybnika, a na tym swoim wykładzie mówił, że właśnie, że te mieszkania to znaczy jakieś są spółdzielnie, że ogłoszenie w Kiblu wisi i tak dalej. Tam szukać, wiesz, w Kepalce, w Google, jakieś tam przetarg nieruchomości, i to się to wyskoczyło, no to tam od miasta Gliwice, wiesz, wykaz mieszkań na sprzedaż, nie? No i tam było ich może 30, jak tak naprawdę, przejrzałem wszystkie. I tak naprawdę nie było tam jakichś mega super fajnych rzeczy, takich, wiesz, genialnych mieszkań, wszystkie takie naprawdę maksymalne rudery, ale wiesz, patrzyłem ciągle na to lokalizację, chciałem jak najbardziej w centrum, bo wiedziałem, że te w centrum to będą takie najdroższe. No i znalazłem to mieszkanie i mówię, dobra, albo teraz będę działał, albo mi to mieszkanie zaraz, wiesz, zaraz mi się przeoczy i wiesz, dalej będę siedział i myślał, co to zrobić, jaki to biznes rozpocząć, jak to mam, wiesz, pod ręką, know-how, wiesz, od Nosiatka mam, nie, a jeszcze w ogóle skorzystałem z tej jego firmy kredytowej, bo on tam pośrednicz w kredytach, że mi kredytu tam pomógł mi zaciągnąć kredyt, no i jakoś to wyszło. A jeszcze powiem taką ciekawostkę, że nie zaciągnąłem na to mieszkanie kredytu hipotecznego, tylko zaciągnąłem na to mieszkanie 4 kredyty gotówkowe. A dlaczego? A dlatego, że moja mama nie mogła zaciągnąć hipotecznego, bo rozwodziła się z ojcem, a ojciec musiał dać zgodę na ten kredyt, więc zrobiłem tak, że wziąłem
Maksymalną zdolność bez taty była tam jakaś chyba 30 tysięcy w jakimś banku, a reszta tak naprawdę pomogła mi jeszcze bardzo, że miałem 4 kredyty gotówkowe, jakąś kosmiczną ratę, 2 razy większą niż hipoteczny, i wiedziałem, że jak tego mieszkania nie sprzedam za 2 miesiące, to mi się nie będzie już opłacało, bo będę musiał spłacać tą ratę, która jest coraz większa, a prowizja to 80% ponad, nie? Więc tak to wyszło. Ale udało się, na szczęście się udało. Tam jest sekta. Normalnie. Mnie aż coś się robi w środku, że według mnie dużo ryzykowałeś, wiesz o tym? No wiem, no mam tego świadomość, że ryzykowałem. Czułem, że to się uda, czułem jakoś tak, wiesz, intuicyjnie, że wchodzę w to i jedziemy na maksa, bo się uda, bo się nie uda. No wiesz, że pojadę do Holandii, będę zbiera pomidory i jakoś ten kredyt tam spłacę za 3 lata. No, no w końcu ile tam, 60 czy 70 tysięcy, no to wiesz, no. No. Nie takie długi ludzie mieli, nie? No na pewno, to tam jakiś była audycja jakichś gości, nie wiem, czy to jakaś tam prowokacja, ale który tam 4 miliony stracił, nie? Tak. Mówił, że potrzebuje kolejne 4, to coś, żeby wyjść z dołka. Tak. To była najlepsza audycja, jaką słyszałem. Inwestor, tak zwany. Wiesz co, słuchaj, no przecież nawet te kilkadziesiąt tysięcy, no to bez przesady teraz z Markiem Niedźwiedziem, on ma agencję pośredniczącą w pracy też, i on mówi, że na teraz w Anglii potrzebuje 40 zespołów po 3 osoby do ocieplania budynków, nie? I płaci 14 funtów za metr ocieplonego budynku, nie? Za samą robotę, i mówi, że takim angielskim tempem to na osobę spokojnie można te 2000-2500 funtów zarobić. A gdyby zrobić takie polskie tempo, czyli tam powiedzmy po 10 do 12 godzin dziennie razem z sobotą, no to i koło 6-7 tysięcy funtów można w ciągu miesiąca zarobić. Tylko trzeba już by się tam naprawdę przyłożyć do roboty, a nie opieprzać, tak? Więc. No. I roboty. No widzisz, to zabezpieczenie w tych remontach miałem jakieś, że nauczyłem się, bo też mogę do Anglii jechać i zawsze na to mieszkanie, na ten kredyt zarobić, tak? Więc nie było to aż takie ryzyko, jak się wydawało. No, słuchaj, ryzyko zawsze było, bo wiesz, no, lepiej te pieniądze wypracowane sobie zatrzymać. No ale się udało i myślę, przy następnych już kredytach nie będziesz taki lekkomyślny, co? Czy będziesz? No na pewno nie. Na pewno już teraz będę brał kredyt hipoteczny i też może właśnie jakiś wkład, już zarobek z mojego pensjonatu też tam do tej nieruchomości już będę miał wkład własny, więc to też będzie inaczej na pewno wyglądało. A słuchaj, chciałbym, żebyś trochę nam więcej powiedział o takim biznesie, takim pensjonacyjnym, tak? Czy o tych pensjonatach, no bo już od dzieciństwa tam pewnie gdzieś tam obserwowałeś, bo te pokoje były wynajmowane. No. Opowiedz nam coś o tym. Wiesz co, tak naprawdę to jak wygląda ten biznes od środka, to nie jest jakieś skomplikowane, szczególnie, że wiesz, że mama tam to wynajmowała już od 10 lat, to tam wynajmuje sobie na feriach, jak ma wolne w pracy, no to tam wiesz, daje jakieś tam ogłoszenie gdzieś, wiesz, na jakiejś tam jednej stronie, nawet bez zdjęć gdzieś dawała, i zawsze ci ludzie jakoś tam dzwonili, bo ten dom ma to co do siebie, że on jest na samym stoku i wychodzisz z tego domu z zajechami zapięciami i już jesteś na stoku, gdzie wiesz, taka sytuacja się tutaj nie zdarza, bo te wszystkie domy są albo niżej, albo gdzieś tam jeszcze jakoś ukryte, że trzeba dojść, nie? Więc to zawsze było tak, że ci klienci napływali na wszystko jakoś na zasadzie tej strony, a potem jak już przyjechali, zobaczyli, a fajnie, to już, wiesz, przyjeżdżali inni, już mówili innym znajomym i następny rok już, wiesz, znowu przyjeżdżała większa ilość osób i tak dalej. A druga sprawa jest taka, że rodzina przyjeżdżała, tam wujek przyjeżdżał co pola z jakimiś znajomymi, później jeszcze jeden wujek tam przyjeżdżał, czy tam ciocia chyba przyjeżdżała. Nie ma problemu z klientami. Raczej nie, aż to zależy od zimy, bo jak jest słaba zima, to wiadomo, nie ma klientów. Chociaż niektórzy tak przyjeżdżają, mimo że nie ma zimy, bo lubię to miejsce, ale klienci teraz się rozchodzą tak naprawdę tą drogą pantoflową i wiesz, i jest bardzo dużo klientów, którzy wracają co roku, przyjeżdżają i wiesz, mają sprawdzone miejsce, więc tak to wygląda. A wiesz, obsługa jakichś gości to polega tak na tym, żeby wiesz, trzymać czystość, żeby wiesz, nie śmierdziało tam jakimiś, żeby muchy nie latały w kuchni, no i żeby ta poszła zawsze była czysta i wiesz, pilnować ich tam, żeby nie przeszkadzali sami sobie, wiesz, tam nie biegali pijani
po domu i tam nie sprowadza mi sobie jakichś dziewczyn i tak dalej. Dlaczego mają, oczywiście... dlaczego nie sprowadzać dziewczyn? Co znaczy ty? Mogą, nie, ale że jak ktoś w ogóle, wiesz, chodzi na narąbany po schodach, jeszcze najlepiej, żeby był wnieść, bo się boi, że wypadnie się za lustraskę, no to jest taki tam trochę, wiesz, problem z tym, no ale ja jestem dosyć tolerancyjny w tej kwestii, wiesz, i jak wiesz, jedni goście skarżą mi się na drugich, no to jest okej, a najczęściej jest okej, ale wiesz, zdarzały też się sytuacje, gdzie po prostu się tam kłócili na dole, żeby ciszej trochę, bo dziecko śpi, bo coś tam, wiadomo, no jak to wygląda, nie? No ale wiesz, póki mi jeszcze do mnie poszedł z dywem, to myślę, że jest całkiem dobrze. No i to jest bardzo różnie, wiesz, są goście, którzy przyjeżdżają i zostawiają stany syf w ogóle, że muszę tam, wiesz, dwa dni sprzątać w tym pokoju, żeby to jakoś wyglądało, a to takie, że wiesz, przyjadą, wyjadą i nawet nie wie, że ktoś był, nie? Tak naprawdę, wiesz, to zależy od ludzi. No i na tym to naprawdę polega, że siedzisz sobie tutaj, pilnujesz, a wieczorami się słuchasz kontestacji i wiesz, i tam jakąś wiedzę przetwajasz ciągle biznesową i tak to czyli wygląda. Czyli takie zajęcie, no takie, no... takie pilnowanie takie po prostu. No takie pilnowanie, dokładnie, no tak to można nazwać, no. No, ale okay. W ogóle ostatnio też tak zmieniając trochę temat, zastanawiałem się, bo wiesz, fajnie, tu mam pensjona, a tu tam jakieś tam jeszcze nieruchomość jedno gdzieś. I zastanawiałem się, jak to zrobić, żeby wiesz, żeby jakiś jakieś skarbówka do czegoś przypierdzieli, że tutaj coś źle nam rozliczyłem, albo coś tam źle zrobiłem, jak to zrobić, żeby ten majątek jakoś ochronić, wiesz, przed tymi wszystkimi komornikami i tam tymi wszystkimi sprawami. Typu, wiesz, on ma dużo, to trzeba mu zabrać, nie? Wiesz, o co chodzi. No i tak doszedłem do wniosku, że ciężko tak naprawdę tutaj to wszystko jakoś tak połapać, albo jeszcze nie jestem na tyle, wiesz, jeszcze wstawiony w tym, ale wydaje mi się, że tam to rozmieszczanie tego wszystko po tych spółkach i fundacjach, no to też tu jest takie trochę skomplikowane, też tam trzeba tu siedzieć i jakoś to mieć fajnie poukładać, co mi się wydaje. No słuchaj, no... trzeba ten know-how poznać, nie? To nie jest takie... No. Nie od razu zbudowano ten Rzym, tak, czy cokolwiek tam, więc myślę spokojnie do tego jeszcze dojdziesz, jak na razie stawiasz pierwsze kroki, więc to co zrobiłeś tak na wariackich papierach, to i tak jest, wiesz, trzy razy tyle, ile normalnie ludzie robią, żeby jakoś tam swój biznes otworzyć. A słuchaj, powiedziałeś, że to zależy od zimy, czy są pieniądze z tego wynajmu, czy nie są. A dlaczego to nie zależy od lata? Bo ja zawsze myślałem, że no, posiadanie takiego domu na wynajem w górach ma tą zaletę, niż posiadanie domu na wynajem nad morzem, że ten dom można latem i zimą wynajmować. No można, tylko ja stwierdziłem, że zimą jest jednak dużo więcej ludzi tutaj, dużo bardziej więcej i jest dużo większy zysk, a latem i bardziej pasuje mi się nieruchomości. Szczególnie, że wiesz, że jakoś tam w Gliwicach jest ten rynek tam tych nieruchomości, jakoś one schodzą, nawet są te tanie nieruchomości od miasta, no więc stwierdziłem, że latem sobie, wiesz, żeby to nie było to taka ułożenie, żeby się po prostu kwitnę i wiesz, badzioczek mi rośnie, zaraz będę, wiesz, ważył 100 kilo, jak tak dalej pójdzie, oczywiście przesadzam, ale no, pewnie za taki czas mogłoby tak to wyglądać, a tak to wiesz, to tutaj sobie siedzę, robię jakąś kafę, żeby coś zainwestować, a później wracam do Gliwic i robię nieruchomości, nie? No i to mi się wydaje, że wiesz, to jest taka zmiana, bo ja nie lubię monotonii, tak? Nie lubię monotonii i męczy mnie to strasznie, więc jest tu jakiś taka ten. A latem, tak jak powiedziałem, latem są ludzie, ale dużo, dużo mniej. I czy by mi się to opłacało, czy nie, to nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze. Okej. Okay. A nie myślałeś na przykład, żeby przestać robić te wynajmy, sprzedać ten pensjonat i po prostu z kapitałem wejść na rynek nieruchomości? Myślałem, ale to byłoby za proste. nie wiem, czy nie, może nie za proste, ale bałbym się, nie mam jeszcze na tyle doświadczenia, żeby z takim dużym kapitałem wchodzić na rynek, szczególnie budowlany w Polsce, gdzie wiesz, gdzie to nie wygląda tak różowo, gdzie wiesz, połowa firm to w ogóle albo ci zrobi źle, albo cię okradną i zostajesz niczym, więc stwierdziłem, że sobie będę po małą łóżeczką jadł i będę sobie te nieruchomości obracał, potem może wiesz, wejdę jakąś deweloperkę albo coś w tym stylu, a ten domek niech sobie stoi, niech to będzie taka emeryturka, wiesz, jak już będę wiesz, miał wnuki, to niech sobie tutaj przyjeżdżają, ja sobie tutaj będę też siedział i
i takie to niech będzie zabezpieczenie. Tak sobie stwierdziliśmy. Zresztą moja mama też sobie upatruje emeryturę. Chciałaby sobie tutaj przyjeżdżać, więc stwierdziliśmy, że szkoda to sprzedawać. Okej, okay, to teraz kolejne pytanie. Czemu zatem, a czy myślałeś, albo inaczej, czy myślałeś, żeby pójść w drugą stronę? Tak jak mamy takiego wykładowcę, Marcin Furgała, on no. się przeprowadził też z jakiegoś małego miasteczka spod Lublina gdzieś, do Zakopanego się przeprowadził, wynajął no. wielki pensjonat, nie wiem, z 15 pokoi tam było, coś takiego, w jednym zamieszkał z żoną, a te pozostałe no. pokoje wynajmował, no i tam pilnował, recepcja i tak dalej. No wiesz, Zakopane ma to do siebie, że tam, wiesz, o wiele łatwiej o turystę, tak? I w zasadzie non-stop mieli. Organizowali fajne imprezy na Sylwestra, nie na Sylwestra, wiesz, te tego typu rzeczy. Potem sobie wynajął kolejny gdzieś tam pensjonat obok, potem kupił chyba z 5 mieszkań w Zakopanem, potem kupił mieszkania gdzieś w Hiszpanii, gdzieś w Grecji i tak dalej, i tak dalej. No, no. Ale zaczynał w ten sposób, że do tego pensjonatu, który miał, sobie dowynajmował po to, żeby podnajmować dalej, nie? Taki wiesz. Aha, ktoś mieszkanie i mówił Marcinowi, weź go tam za 1000 zł, a Marcin to wynajmował potem na dni i zgarniał z tego 3 albo 4, powiedzmy, 1000. No, no nie myślałeś, wiesz, żeby ja właśnie obsługiwać takich ludzi, którzy mają pensjonaty, a nie chcą sprzedawać ich, a nie ma się kto tym zająć? Jest takie coś, ale powiem ci, że więcej jest tutaj tych domków takich większych typu pensjonaty, to więcej ma ludzi, którzy gdzieś tam pracują i sobie kupili właśnie tak, żeby podejmować ferie i myślę, że tutaj by to działało takie, że taką, żeby te pensjonaty obsługiwać, tylko to też wiesz, to wtedy chyba nie miałbym czasu, chociaż może bym musiał pozatrudniać jakichś ludzi, a to agencja taką może stworzyć coś, a jak na razie to mam taki pomysł, żeby to sobie tutaj z tych nieruchomości, albo też w związku z tego pensjonatu pobudować takie, znaczy, no, takie drewniane domki, żeby jeszcze zwiększyć i żeby jeszcze mieć więcej miejsc pod wynajem. A druga rzecz jest taka, że myślałem, żeby tutaj otworzyć sobie otworzyć sobie jakieś tam jakieś żarty, jakieś, wiesz, grilla, hamburgery, coś takiego, jakieś piwko, no bo ludzie zawsze, wiesz, na laktach, jak sobie pojeżdżą trochę, to jak zobaczą, że jest to jakieś, wiesz, dobre żarcie, takie naprawdę fajne, no to zawsze, wiesz, potem kolejki, a tego ta sprawy tutaj nie ma. A miejscowość jest taka, że teraz o środek obok mojego domu kupił jakiś inwestor z jakiejś dużej spółki, która tam dla górnictwa robi maszyny. Stwierdzili, wiesz, kupili tutaj na środek, że robią tutaj kapitalny remont i stawiają teraz nowy wyciąg krzesełkowy, jakiś akwapark tu będzie, parkingi robią, więc wiesz, jest to bardzo duży potencjał taki rozwojowy w Chorobinowie, no i myślę, że to się za kilka lat rozkręci. I wtedy będę może myślał już jakieś, no tyle będę tam, wiesz, taki obeznany z tym, jak to wszystko działa, może też coś takiego robić, bo to rzeczywiście jest ciekawy pomysł. Ale na razie skupiam się na swoim i chcę dopiąć swoją wizję do końca doprowadzić. No to całkiem mądrze to sobie wszystko poukładałeś. No to co, zbliżamy się już do końca audycji, zostało nam w zasadzie kilka minut. Przypomnę, no, że możecie do nas zadzwonić i się też włączyć do dyskusji. 222-195-321. Na Skype'ie kontestacja.com. Ciekawe, czy ktoś nas w ogóle słucha, bo jak mamy tą nową antenę, nikt do nas się jeszcze nie wdzwonił, nie? No ale to... No, bo tu wiesz, czekamy znowu. Czy zrobisz taką antyreklamę, że audycji nie będzie, no to jak mają ludzie dzwonić? No słuchaj, ja jestem poumawiany do końca kwietnia już z ludźmi, no tak. I tam co jakiś czas się staram przypomnieć i nie zawsze to wypala, prawda? Komuś czasami w ostatniej chwili coś wypali, a to też są nietuzinkowi ludzie, na przykład, wiesz, jak ty byś sobie siedział u siebie w pensjonacie i nagle, nie wiem, dostałbyś telefon, że twój gość złamał sobie nogę albo nie żyje na stoku i trzeba robić akcję ratunkową i coś tam, to też byś tam coś biegł i się swoimi rzeczami zajął, nie? No bo to jest przecież normalne, no ale jakby nie patrzeć, na żywo nas słucha zaledwie kilka promili ludzi. No nieważne, nie o audycji rozmawiamy, tak? Tylko rozmawiamy o tobie, czyli sznurku,
człowieku, który capoeirę uprawia i wszedł w sumie, może nie, pomyłka to złe słowo, tak? Przypadkiem może w sumie wszedłeś w biznes nieruchomościowy? Nie, to była inspiracja, wiesz, to była inspiracja, w ogóle to była zbiera tak naprawdę, stworzyło mi tam takie... No tak, ale wiesz, gdybyś dał dupy z tymi kredytami, a dałeś i to nieźle, tylko ci się udało, no to potem by było, że Asbiro zniszczyło mi życie, tak? No tak, wiesz, ja bym, wiesz, no siatka bym pozwał, no to sam by pozwał pewnie, za, wiesz, za jakieś takie dziwne gierki, nie? No i jeszcze się może tak zdarzyć, bo sukces na tym pstrym koniu jeździ, tak? Ale to już każdy musi te swoje błędy popełnić, tak, żeby... No, dokładnie. No teraz już takie drugi raz takich już na pewno nie zrobię. No i... Ale udało się, więc jestem szczęśliwy, że się udało. I mogę odechnąć córką. No. To co, to teraz w Korbielowie siedzisz? Siedzę w Korbielowie, dokładnie. Nawet ten internet kupiłem i o dziwo działa. Nawet całkiem dobrze działa ten internet, więc jest jakiś tam postęp tej sieci internetowej w Polsce, bo musiałem kupić internet, bo stwierdziłem, że jak goście przyjadą, nie będzie internetu, to powiedzą, panie, coś pan zagrywał. No to... gdzie bez internetu. No tak. No i kupiłem mi tam router, wieś i walnąłem. To teraz powiedz mi, jak się z tobą skontaktować, żeby trochę zareklamować? Jakąś stronę internetową zrobiłeś, czy coś? No właśnie bałem się tego pytania z twojej strony, bo tak naprawdę jeszcze nie mam żadnej strony, ale zrobię, na pewno zrobię, a dla zainteresowanych to może podam jakiś... mogę podać numer telefonu, bo nie? No możesz e-maila możesz powiedzieć, że... Albo maila, no to piszcie na maila, albo dzwońcie do mnie, mail jest albo 7@wp.pl, albo dzwońcie 668-809-741, zapraszam wszystkich. Chociaż już musi się spieszyć, bo tam Sylwester już chyba zostało tylko 7 miejsc. Wow, no to całkiem dobrze ci idzie. Mamy Adama na antenie. Cześć, Adamie. Halo. Halo, Adam, jesteś z nami? Coś ci chyba nie działa, ten mikrofon. Coś się tylko na sekundkę odezwałeś. Zadzwoń do nas może za chwilę, co? O, pewnie Adam do nas zadzwoni. Czyli co, już masz miejsca porezerwowane? No już na styczeń, na Sylwestra. No. To już... Mówię coś? Jestem. No na styczeń już mam jedno piętro zarezerwowane, a na lód też już tacy ludzie są. No więc już zaczyna się też tam coś dziać, a jeszcze nie wystawiłem ogłoszenia żadnego w internecie, no bo chcę zrobić te nowe pokoje, jakie wyremontuję, zdjęcia i tak dalej. Zawsze inaczej to wygląda i zawsze to inaczej przyciąga gości, nie? Więc jeszcze jakieś 2-3 tygodnie i powinienem się tam gdzieś pojawić na wszystkich stronach enocleg.pl, notowanie.pl i tak wszystkie inne. Enocleg.pl to właśnie Marcin Furgała, to ten no, serwis. No właśnie teraz kojarzę audycję. Mama się mówi, że on to stronę prowadzi. Tak, teraz coś mi się przypomniało, że było coś ze mną. No stare dobre czasy, my z Marcinem się znamy już może, wiesz co, z 12 lat. No już kawał czasu, on stworzył taki serwis, coś a la onet.pl, taki z wiadomościami, tam sobie skrzynkę mailową można było założyć, stronę, takie darmowe serwery, ja go sponsorowałem, dając mu serwer po prostu pod to wszystko. I tak. No to ładnie. Całkiem sympatycznie. A jak tam teraz mi Asbiro, jakieś seminary ciekawe się szkuje nowe? No właśnie teraz się zastanawiamy się teraz, na jaki temat zrobić seminarium. I na najbliższe, czyli gdzieś luty, styczeń, to nie jestem w stanie jeszcze powiedzieć, co będzie. Wiem, że na przyszłej jesieni o Reganie będziemy robić. Potwierdził nam wizytę minister finansów od Regana, czyli taki powiedzmy Wincent Rostowski przy Tusku, no to taki Stockman się nazywa. I potwierdził nam Klugman też wizytę, więc zapowiada się takie seminarium, no taka pamiątka o Reganie. I o wolności i jeszcze pewnie kilku fajnych mówców zaprosimy. A to najbliższe nie wiem, a o czym ty byś chciał seminarium? O nieruchomościach już było. Było o nieruchomościach, no było super, w ogóle poznałem też fajnych ludzi,
A o czym ja bym chciał, to nie wiem, mnie teraz bardziej zaczyna interesować ten twój taki konik w biznesie, czyli te wszystkie podatki, tamte spółki, formy działalności, bo to jest taki temat, wiesz, bo ty przychodzisz i wiesz, na biuro i masz swój wykład, w ogóle ostatnio się śpieszyłem strasznie, bo nie zdążyłbym, ale zdążyłem. Wiesz, i mówisz tak o tym i to jest takie, z jednej strony to tak pobudza, a myślę, jak kurde, rzeczywiście trzeba to zmienić, a z drugiej strony nie wiesz, jak się za to wziąć, a trochę się boisz, wiesz, to nagle założyć spółkę, mimo że tam nigdy tego nie robiłeś, nie wiesz, nie potrafisz tych klocków jeszcze tak dobrze układać, a ty jesteś na tyle zabiegany, mi się wydaje, że wiesz, że każdemu jakbyś miał odpowiedzieć na te wszystkie szczegółowe pytania, to byś po prostu nic innego nie robił, tylko siedział na nam, wiesz, infolinia z biuro i tam każdemu tłumaczył, jak to działa, nie? Więc wydaje mi się, że zrobienie tak jakieś seminarium o takich właśnie rzeczach bardziej podatkowo tam tych formalnych byłoby czymś fajnym, nie? Czyli znowu tak, nudne tak podatki, wydaje. Znowu nudne podatki. No widzicie to, do czego to się sprowadza. A tak na poważnie myślimy o tym w maju, z tego względu, że może byśmy no takie też o zakładaniu firmy w Anglii i tak dalej zrobić w Polsce. A ja mam jeszcze ciekawszy temat, mianowicie mi tak chodzi po głowie seminarium o bankrutach. O. Myślę, że to by były takie bardzo fajne, takie może półgodzinne wystąpienia ludzi, którzy opowiedzą, jak bardzo chcieli założyć biznes i jak to zrobili i co im nie wyszło i dlaczego mają powyżej 100 tysięcy złotych długów. O, no to by było... To było fajne też, mi się wydaje, no. To też by było bardzo szczere i konkretna wiedza, no, więc tak. No, więc gdybyś zbankrutował i miał tak ze 100-200 tysięcy długów przez najbliższy rok, to się zgłoś, to cię wezmę jako wykładowcę. Dobra, okej. Okay. Nie będę wykładowcą, zaraz zbiję. No, słuchaj, Piotr... Bo ja też chciałem ci zadać pytanie takie, bo teraz ja gadam, a o tym, co siedzisz i tyleś mi pytania, to może teraz ja mam ci pytanie. Powiedz mi, skąd ty bierzesz tych wszystkich ludzi? Wiesz co, to... Wiesz, skąd ty bierzesz takich ludzi? Przyjeżdża, wiesz, Havi ich przyjeżdżał i Sikora przyjechał, tam nie, wiesz, takich ludzi, którzy nawet byś nie pomyślał, że się mogą pojawić na jakichś tam biznesowych szkoleniach. Oni sami się ciebie zgłaszają, wiesz, tam, bo tam jest Cybulkin, to wiadomo, jak na emocje, mógłbym ci powiedzieć, ale musiałbym... Mógłbym ci powiedzieć, ale musiałbym cię zabić potem. Aha. No to może być za 5 lat wyszedł. Różnie. To nie tak źle. No tak, za 5 lat, a to jeszcze bym dostał wyrok w tym, w zawieszeniu, nie? No. Ale nie, wiesz co, różnie, po prostu. No jak robisz coś fajnego, to inni fajni ludzie też się dołączają. A szczerze powiedziawszy, to uwierz mi, że każdy człowiek, który coś tam w życiu osiągnął i powiedzmy, że tam nie ma problemu z tankowaniem samochodu do pełna cały czas, tylko jakoś sobie tam w życiu poradził, to ma coś w środku w sobie, że chce pomagać, tłumaczyć tym ludziom w kasie w Tesco, że można by to trochę inaczej życie sobie zrobić. I tak naprawdę każdy z tych ludzi zawsze myślał, żeby gdzieś tam otworzyć jakąś szkołę czy coś takiego, jakoś się tą wiedzą podzielić, pomóc temu drugiemu, mniej doświadczonemu człowiekowi. Tylko to są przeważnie ludzie, którzy czasu nie mają i tak wiesz, no, nie zawsze no, mogą. To tak samo jak jest z tymi naszymi wyjazdami do Afryki, nie? Przecież mamy wolontariuszy, którzy tam jeżdżą, wydają po 6-7 tysięcy na łeb na taką miesięczną czy dwumiesięczną wyprawę i tam harują przez 80% czasu za darmo na budowie od rana do wieczora de facto, tak? Dlaczego jeżdżą? No bo zawsze coś jest w takiego człowieku, że no lepiej jechać i pomóc coś, prawda, komuś, niż jechać i zwiedzać i w tym hotelu na basenie ciągle być. No jakoś mi się wydaje, że taka tu turystyka wolontarystyczna po egzotycznych miejscach jest coraz bardziej popularna, no ale to są ludzie, którzy mają miesiąc czasu na pomoc, a nie mają czasu, żeby zorganizować taki wyjazd, nie? Więc organizowanie takich wyjazdów może być strasznie dobrą niszą biznesową, no tylko jeszcze nie wiem, jak to za bardzo na biznes przekuć, tak? No bo na pewno oszczędzamy na robociźnie, tak?
na pewno zyskujemy na jakości, bo może niedługo napiszę o tym, jakie mieliśmy problemy z lokalnymi budowniczymi, którzy nam spieprzyli wieniec, ale to pewnie ci opowiadałem na zajęciach, czy nie? Nie, widziałem, znaczy nie pojedałeś na zdjęciach, ale widziałem gdzieś tam na jakichś filmikach, jak tam to położyli jakieś cegły i tak dalej, to sobie, no to, a no to, temat, no tam to, piasek widzieli, no jakieś to, tam naprawdę. tak, ale to jedną rzecz nam tak porządnie spieprzyli, dlatego na przykład doszliśmy do wniosku, że jak będziemy kolejne rzeczy budować w Afryce, to nie będziemy robić tak, że co 2 miesiące wyślemy ekipę 6 czy 8 wolontariuszy, prawda, na miesiąc, tylko że zawsze zrobimy tak, żeby tam było 2 wolontariuszy, no bo samemu to nudno, a we dwóch i żeby ciągle tam ktoś był i pilnował tej roboty, tak? No tak, i też nawet ktoś się na tym nie znałem, no dokładnie. Nawet to, niekoniecznie, wiesz, to nawet niekoniecznie. Wierz mi, że ty ze swoimi zdolnościami po kilku miesiącach nauki budowlanki, to tam byłbyś bardzo wysoko wykwalifikowanym fachowcem, wiesz? No to pewnie tak, no, się, więc tak to, tak to działa. Dobrze, Piotrze. Sznurku, tak? Będziemy kończyć audycję, więc dzięki bardzo. Fajnie było. Dzięki bardzo za podzielenie się tymi kilkoma no słowami ze swojego doświadczenia. Bardzo się cieszę, że ci te wszystkie interesy powychodziły, bo miałbym naprawdę cię chyba ciężki grzech na sumieniu, że przyszłeś na zajęcia i namówiłeś się na jakieś inwestowanie i by ci nie wyszło. No to by było straszne. Więc wielkie gratulacje. To dla mnie to by większa była porażka, jakbym przyszedł te zajęcia i miał coś w głowie, ale bym tego nie wykorzystał, niż jakbym to wykorzystał i odniósł jakiś tam porażkę, to już bym przynajmniej coś wiedział. To ja przynajmniej tak mam, że jak już coś więcej staram się to wykorzystać w praktyce i też to wszystkim polecam, żeby podejmowali trochę tego języka i łamali swoje bariery umysłowe i dokładnie, jakoś tam działali, mimo że się wydaje, że się nie da. A jak chcielibyście zobaczyć interes Piotrka, zapraszamy do Korbielowa, przesuńcie sobie, żeby odsłuchać numer telefonu. I co? Słyszymy się za pół godzinki w audycji z Jankiem Fiorem. Będziesz pewnie, Piotrku, słuchał, co? Będę słuchał, chociaż zaraz mamy do mnie znajomi przyjechać, więc może się nałożyć do znajomych, ale postaram się posłuchać jasne. Jasne. Audycji z Jankiem są też fajne, więc jak tylko będę miał chwilkę, to odpalę. Okej. No to trzymaj się, do zobaczenia, papa, hej, wypuszczam. No hej, ta, cześć. Albert, wychodzimy!